Witam Was wszystkich. Dziś chciałbym zaprezentować, jak w moim wykonaniu wygląda taki coroczny przegląd olejowy w samochodzie Fiat Croma. Trochę przeciągnięty już zresztą, ale w końcu znalazłem czas, żeby również pogrzebać przy swoim autku. Zapraszam Was do obejrzenia. Może się Wam spodoba, może się komuś przyda. Zapraszam. Serwis olejowy rozpocznę od wymiany filtrów. Tutaj filtr powietrza mam. Zaraz tu zluzuję opaski na przepływomierzu. To wygląda. Tu zdejmę. Zdejmę tą harmonię, bo tutaj mam śrubkę, więc muszę mieć dostęp do niej. Przepływomierza nie będę zdejmował, bo nie ma takiej potrzeby. Do odkręcania tego potrzebny nam będzie klucz taki gwiazdkowy 20. Odkręcam tutaj śrubki naokoło. Są 4 chyba czy 5. Tak wyglądają te śruby, takie wkręty. Wyciągam z obudowy filtra wiązkę, bo jest przypięta. Sobie przepływomierz mogę odpiąć, żeby nam tu kostka nie przeszkadzała. O. I podnosimy tutaj do góry i wyciągamy. Tu się trzyma na takich zawiaskach. O. I tak to wygląda. Przepływomierz. Przepływomierz jest nowy, zaraz Wam pokażę, jak wygląda stary. No i zmieniamy filtr. Filtr wygląda w ten sposób. Powiem Wam, że jest całkiem przyzwoity. Filtr jest identyczny jak w Oplu Vectra. Tak wygląda. Zaraz go wymienię. To był, nie wiem, czy filtron był. Champion. Nawet teraz będzie filtron. Tutaj puszkę filtra możemy sobie z tych, bo tu są takie najróżniste. Zaraz pokażę. Widać kurzu, brudu. Możemy wziąć odkurzacz i odkurzyć. Można tu przetrzeć matką, chociaż to i tak się nam zabrudzi. I powiem Wam jedną rzecz, bo już koledze robiłem kiedyś auto i sobie też tam mówi, że wymieniam filtr od powietrza. No i sobie ładnie wyczyścił, bo aż się świeciło, no i teraz zdjąłem mu obudowę i tam się zrobiła tragedia. Owszem, bo wyczyścił sobie ładnie i wypsikał to w środku plakiem. No i jak plak dostał kurzu, zrobiło się w środku, no nie muszę Wam mówić, co się zrobiło, bo tragedia była, aż grubo. Się wszystko po prostu to poprzyklejało, więc plaka absolutnie tutaj do środka nie. Filtrona AP152 przez 2, tak jak mówiłem, identyczny jest we w Oplu Vectrze. Kupuję filtrona. Niektórzy uważają, że o, filtron. Filtron w tej chwili robi bardzo fajne jakościowo rzeczy. Naprawdę to nie jest kiedyś, bo kiedyś faktycznie filtron był, no nie bardzo był, no te produkty były takie jakościowo słabe, wziąć do ręki to się prawie to, że tak powiem, w ręku rozłaziło. W tej chwili filtron no podrożał, owszem, ale wyroby ma jak najbardziej
przystępne i tak cenowo, a naprawdę niezłe. Dlatego jeżeli ktoś będzie miał tam, powiedzmy, kupi sobie filtr i będzie miał na boku napisany jakiś tam Fiat bądź Bosch czy inne rzeczy i to go usatysfakcjonuje, no to owszem, dlaczego nie? Przecież nikt nie zabrania. Jednak wyroby Filtrona są na chwilę obecną bardzo dobre. No i filtr mamy założony. Teraz czapkę na to. O. Tu wkładamy w takie zawiaski. I po założeniu tutaj już tej góry możemy wkręcać te wkręty. Wiązkę trzeba włożyć tutaj w takie, o, o, takie specjalne tu są wypusty, tu i tu. Wepnę tą wtyczkę, bo ona mi tu przeszkadza, zapięła się. Tu zabezpieczyłem. No i tutaj widzimy. O! W ten sposób to nam wchodzi. Tutaj są takie te zawiaski, które mówiłem. O! I naokoło raz, dwa. Tu jest trzecia za przepływem mierzę. Czwarta i piąta śruba. I zostało nam założyć tą rurę. Tak wygląda przepływomierz. Chcę wam pokazać. To jest jakiś tam cyfrowy, czy jakiś tam, nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie znam się aż tak na tych urządzeniach. W każdym bądź razie dużo kosztuje. Ta rura ma tutaj takie wycięcie. Trafiło w przepływomierz. I tutaj nasuwamy, tutaj też. O. I skręcamy opaska. No i mamy filtr powietrza wymieniony. Następnie również bardzo prosto wymieniamy filtr kabinowy. Tu mamy kołeczki, 4 sztuki, które musimy odkręcić. I akurat już mam tutaj zamienniki, więc pójdzie mi prościej, bo te oryginalne są takie trochę przekombinowane. I tutaj czwarty. W tej chwili mam takie na wkręt. Zresztą już pokazywałem, w którymś filmiku jest filmik o wymianie filtra kabinowego, więc tutaj tak, że tak powiem, troszeczkę skrótem zrobimy. Tu są spinki, takie klamry. No i w środku jest filtr kabinowy. Tutaj jeszcze pokażę wam, jest w podszybiu dziurka tutaj. To jest odpływ wody z podszybia. Tutaj mamy przy filtrze kabinowy taki oto wężyk, który ma tą wodę tu stąd odprowadzać. I on jest tuż nad filtrem kabinowym. Czasami jest tak, że jak on się zapcha, to powiem wam, że jest nawet lepiej, bo ta woda gdzieś tu tam sobie tu ucieknie. Gorzej jak on jest
dostanie się na filtr kabinowy i leje przez niego wodę. Wtedy potrafi się zalać cały w środku tutaj silnik i leci nam woda do środka. Więc najprostszym sposobem, u mnie on jest zapchany, najprościej jest dać wężyk, bo tu mamy odpływ też spod szybia, wychodzi aż tu na dole, jest dać normalny wężyk paliwowy. Idealnie on tutaj pasuje. Musimy uważać, żeby nie złamać tej końcówki, która jest na podszybiu. Idealnie wręcz. Szóstka, taki od motoroweru, takie czy akurat no ja używam przy motorach takie. Powiedzmy gdzieś z tyle, możemy sobie go uciąć i wypuścimy sobie tu przy grodzie. Przyciąłem teraz wężyk i wypuszczę go tutaj dołem przez otwór podpływowy. Ten wężyk jest tutaj, widać, o, odchodzi spod szybia. Tu jest ten otwór odpływowy i widać, o, ten wężyk. Teraz możemy już zakładać filtr kabinowy K1081 z Filtrona. Tak wygląda nowy filtr, tak wygląda filtr po roku. Więc ci, co twierdzą, a rok, co to jest na filtr kabinowy, to mówię, że to sprawa wygląda w ten sposób. To sami ocencie, czy rok mało jest, czy dużo. Na filtrze mamy strzałeczkę, w którą stronę dać. W tą stronę. Dodatkowo jeszcze pokażę Wam tutaj mój patent na to, żeby ten filtr powietrza nie latał. Bo on w oryginalnym tutaj tym mocowaniu, że tak powiem, nie jest zbyt stabilny, bo tutaj te plastyczki takie, wiadomo. No i on jest tutaj luźny, więc dwie małe dziurki i dwie blaszki, takie jak do obsadzania głośników samochodowych. No i dwa wkręty i w tej chwili nawet nie drgnie. W ten sposób przebiega wymiana filtra kabinowego, także dość szybciutko, sprawnie, bez żadnych problemów. Został już tylko filtr paliwa. Żeby wymienić filtr paliwa, zdejmę tutaj osłonę. Kupiłem filtr paliwa UFI. Miał być to oryginał fiatowski, ale tak powiem, miał mieć znaczki Fiata. No niestety, zasmuciłem się ogromnie, ale nic z tego. Teraz wypnę tutaj wtyczkę od czujnika. O. No i co? I zostało mi tutaj zdjąć te przewody i przełożyć tylko filtr i czujnik. Jeden i teraz drugi,
Tu trzeba wcisnąć te zielone obydwa. No i teraz. Klucz dziesiątką. Odkręcam. Wyjmę. No i jest filtr. Teraz trzeba przykręcić ze starego ten czujnik do nowego. Poprzednio był filtrem Piona CFF 105. Tak wygląda czujnik, który ma nam pokazywać, że jest woda w filtrze. Jeszcze mi się nigdy to nie przytrafiło. Teraz paliwo wylałem, ogólnie czyściutkie. Patrzę, tu jest, mam nową gumkę w komplecie i zaraz założę. O. Tutaj do filtra. Lekko ręką, żeby nie przesadzić i nie urwać. Tutaj wepnę kostkę w czujnik od wody we filtrze. No i założę filtr. I teraz założę już tutaj przewody. I teraz muszę iść przekręcić stacyjką, żeby się filtr napełnił. Teraz uruchomię silnik. Niech troszkę pochodzi. Powietrze jednak zawsze troszkę tam w tym filtrze, zanim ten się napełni. A jednak wchodzi w ten filtr, nie wiem ile tam, z pół litra na pewno lekko. Sprawdzamy teraz, czy nie ma tu żadnych wycieków, czy szczelnie wszędzie jest. Jest szczelnie, więc zakładam pokrywę. Zakładam pokrywę. Tak przebiegła wymiana filtrów w moim wykonaniu. Zapraszam do oglądania dalszej części serwisu tutaj olejowego. I pozdrawiam Was, Cichy Pini 2.5.